Czego Biblia uczy mnie w Księdze Izajasza 57, 15 i przypowieściach Salomona 19, 21? Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Tak, jest to fragment Słowa Bożego o ludzkim sercu. Gdy w Biblii mowa jest o sercu, częstokroć Bóg nie ma na myśli mięśnia, który tłoczy krew przez ciało, a o wiele bardziej centralę naszego postępowania, uczuć i myśli. W tej centrali podejmuję decyzję, co powiem lub nie, co czynię lub nie, na co patrzę lub klikam lub nie, jakie mam cele w swoim życiu lub jakich nie mam. Bóg jest znawcą wszystkich serc, jak mówią Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 24 werset. Bóg zna wszystkie moje myśli, może niepokojące dla niektórych. Być może tak, w każdym razie wtedy, gdy nie ma się uporządkowanego życia przed Bogiem. Wtedy człowiek nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono ciemności, jaka kieruje jego życiem. Wtedy staje się jasnym dla człowieka, że moje serce jest pełne zła, potrzebuje oczyszczenia. Gdy wyznam Bogu swoje grzechy, przebaczy mi je, gdyż Pan Jezus Chrystus za nie zapłacił. Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego, zostanie moje serce oczyszczone od złego sumienia, gdyż to Bóg przez wiarę oczyszcza serca. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 9 werset i pierwsza Księga Kronik, 28 rozdział, 9 werset i Hebrajczyków, 10 rozdział, 22 werset. W ten sposób możesz mieć pewność, gdy uwierzysz słowa zawarte w tych fragmentach. I w ten sposób, gdy uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, możesz mieć spokojne sumienie przed Bogiem. Ten, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, nie ma już żadnej świadomości grzechów. Zamiast mieć bojaźń przed świętym Bogiem, możesz mieć pewność, że ten święty Bóg jest równocześnie Bogiem miłosiernym. Przez Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, stał się moim Ojcem i myśli o mnie. Jego myśli są bardzo głębokie, kosztowne i wyższe niż moje własne myśli. Bóg kieruje moimi krokami, szczególnie kosztowna jest dla mnie myśl. On mieszka u skruszonego i pokornego duchem, aby ich znowu ożywić. Jakąż pociechę i wewnętrzny pokój daje mi to słowo. Możemy też przeczytać Psalm 92, werset 3, Psalm 92, werset 6, Psalm 139, werset 17 oraz Izajasza 55, rozdział, werset 9. Temu Bogu, który moje często bojaźliwe i złamane serce zna, pragnę mocno ufać, gdyż jego myśli się spełnią. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził.